Lubelszczyzna to górska kraina. Beskidzka część Karpat, okraszona mnóstwem drewnianych, urokliwych cyrkiewek, zamieszkana przez Rusinów zwanych Łemkami. Łemkowie to autochtoni tej ziemi. Pomimo wielu burz dziejowych, od wieków po dzień dzisiejszy przywiązani do prawosławia kultywują swój język, bogatą tradycję i kulturę oraz religię. Znajdujemy się przed świątynią, której początki giną w mrokach dziejów. Niemniej jednak jest to łagodna dolina. Zasiedlanie jej było dosyć wczesne. I zgodnie z prawem włoskim, na początku lokalizacji wsi przeznaczono zawsze pewien areał na cerkiew. Najczęściej był to jeden łan. Jak w tym przypadku została zbudowana cerkiew, nie było też parafii, nie było duchownego, przyjeżdżał on przez wieki z sąsiedniej wsi Skrzywej. Niemniej jednak cerkiew od początku w tej wsi istniała. Wieś Wołowiec to stara wieś królewska, starostwa Bieckiego, założona pod koniec XVI wieku. Jest położona około 10 km od granicy polsko-słowackiej. Głównym zabytkiem Wołowca jest cerkiew pod wezwaniem opieki Matki Bożej, pokrowa Preświatej Bohorodicy. Jest to świątynia filialna prawosławnej parafii pod wezwaniem świętych Kosmy Damiana w Bartnym, należąca do dekanatu gorlickiego prawosławnej diecezji przemysko-gorlickiej. Obok cerkwi znajduje się stary cmentarz z zabytkowymi kamiennymi nagrobkami. Cerkiew w Wołowcu została wpisana w 1987 roku do rejestru zabytków. Architektonicznie reprezentuje styl zachodnio-łemkowski. Jest to budowla trójdzielna, orientowana, z prezbiterium, kwadratową nawą i dużym podwójnym przedsionkiem konstrukcji zrębowej. Ściany na zewnątrz, a także łamane namiotowe dachy są pokryte gądem. Dach nawy i prezbiterium wieńczą ośmioboczne bębny, na których znajdują się cebulaste kopułki zwieńczone kutymi żelaznymi krzyżami. Nad przedsionkiem widzimy wieżę o konstrukcji słupowej z pochyłymi ścianami, z izbicą przykrytą namiotowym dachem zwieńczonym baniastym hełmem z pseudolatarnią. Na nadprożu oczywiście widzimy napis i datę 1766 rok, ale to jest czas przebudowy. Przy badaniach polichromii okazało się, że zostawiliśmy nawet 30 metrów kwadratowych polichromii, które przy badaniach chemicznych używanych farb wskazuje na powstanie jej w 1750 roku. Pod nią znajduje się jeszcze jedna warstwa. Trudno nam powiedzieć, z którego okresu, niemniej jednak na pewno z 50 lat starsza, więc cerkiew może być nawet jeszcze XVII-wieczna. Oczywiście ta część środkowa, później ulegała ona małym przebudowom. Wołowiecką cerkiew wyróżnia chór z rzeźbioną balustradą, otaczający prytwor i zachodzący na ściany nawy. Po 1926 roku, kiedy gremialnie sąsiednie wsie powracają do prawosławia, również Wołowiec prawie w całości, z wyjątkiem dwóch rodzin, powraca do prawosławia. Niestety wierni nie mogą korzystać z tej świątyni. Budują obok drugą prawosławną na planie krzyża, w części murowaną, piękną, mamy jej zdjęcie oczywiście, która zostaje po akcji Wisła rozebrana. Natomiast ta świątynia po 1927 roku przestaje funkcjonować. Jest zamknięta, wierni z niej nie korzystają i zaczyna powoli niszczeć. Dopiero w 1968 roku zaczyna być pierwszy remont, a w 1990 roku generalnie. Niestety pierwotny ikonostas zaginął, pozostały z niego tylko ikony proroków, które są z boku, a ten ikonostas, który Państwo widzicie przede mną, XVIII-wieczny i część ikon nawet jest XVII-wieczna, jest złożony z czterech różnych. Staraliśmy się go ujednolicić, zrobić jeden z tych czterech. Bardzo rzeczą charakterystyczną dla naszych terenów jest, proszę zwrócić uwagę, że nad ikonami
namiestnymi znajduje się rząd ikon Niedziel Pięćdziesiątnicy, który nigdzie poza tym na świecie, z tego co wiem, może się mylę, nie występuje. Rusini w Karpatach przyjmowali chrześcijaństwo w wyniku misji świętych braci Sołuńskich Cyryla i Metodego, którzy przyszli na Morawy w 863 roku. W wyniku ich misji i ich uczniów miasta i wsie, które istniały jeszcze w IX wieku, przyjmowały chrześcijaństwo w obrządku wtedy tak zwanym słowiańskim. W diecezji przemyskiej do XVIII wieku było ponad 300 prawosławnych monasterów. Podobnie było w diecezji lwowskiej. To świadczy o tym, że to prawosławie w tych wioskach i w miastach takich jak Sanok na przykład było bardzo utwierdzone. Ta wiara prawosławna chrześcijańska, ta ikonografia rozwijała się, ale oczywiście musiała być mocno wspierana przez ośrodki monasterskie. Kiedy nastała Unia Brzeska, to w zasadzie biskup przemyski, tak jak i biskup lwowski, nie przyjęli postanowień Unii Brzeskiej i nasi przodkowie pozostali ciągle w prawosławiu. Dopiero 100 lat później, pod koniec XVII wieku, kiedy hierarchia postanowiła przejść na Unię, stopniowo zaczęły się przechodzenia mieszkańców naszych Karpat, Rusinów, na Unię, ale w duszy, w swoich zwyczajach, w swoich przekonaniach oni dalej pozostawali prawosławnymi. Kiedy tereny Karpat zostały podporządkowane pod monarchię austro-węgierską, nasi przodkowie unici zostali nazwani grekokatolikami. I dalej oni praktykowali obrządek prawosławny i zachowywali te zwyczaje, które otrzymali od swoich przodków. Stopniowo jednak, kiedy w wyniku postanowień tak zwanego Soboru Unickiego Zamojskiego z 1720 roku zaczęły intensywnie postępować latynizacje obrządku bizantyjskiego prawosławnego, wtedy lud zaczął się buntować. Kiedy w cerkwi grekokatolickiej zaczęto zabraniać postawienia krzyża prawosławnego trzyramiennego, czy zaczęto przestawać budować ikonostasy, czy na przykład już z ksiąg liturgicznych i ze zwyczaju praktycznego zaczęto wycofywać stwierdzenia prawosławny, prawosławny chrześcijan, wszystkich was prawosławnych chrystian, wszystkich prawosławnych chrześcijan, kiedy zaczęto usuwać te sformułowania, ludzie zaczęli się przejmować, zapanował pewny niepokój. No i tak naprawdę w 1926 roku od wsi niedaleko Dukli, Tylawy, rozpoczął się masowy powrót Rusinów, Łemków do prawosławia, gdzie około 60 wiosek już do czasów II wojny światowej powróciło do cerkwi prawosławnej. Prawosławie niesie przez siebie nieskazitelną naukę pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nauka dogmatyczna Kościoła prawosławnego formowała się na pierwszych 7 soborach powszechnych. I nie zważając na okoliczności historyczne, na te wielkie doświadczenia, ten potencjał wiary jest przekazywany dzisiejszemu naszemu społeczeństwu. Ojciec Kościoła, teolog wielki, ksiądz Błuchaków jednoznacznie mówi: gdyby świat znał prawosławie, cały świat by się stał prawosławny. I to jest potencjał naszej wiary, który musimy w swojej skarbnicy przechować i przekazać dla młodych pokoleń. Kolebką chrześcijaństwa wschodniego
cerkwi naszej prawosławnej jest wielka tradycja Bizancjum ze swoją stolicą w Konstantynopolu. I zawdzięczając tej kolebce chrześcijaństwo prawosławne rozpowszechniło się w krajach słowiańskich, jak Serbia, Bułgaria, Morawy i w ten sposób dotarło do naszych ziem. Nasza tradycja prawosławna początki swoje bierze na naszych ziemiach z misji cyrylometodiańskiej. Ta misja świętych równych apostołom Cyrylometodego dotarła na tereny naszej Rzeczypospolitej. Ale prawosławie rozwija się i w dzisiejszej dobie czasu. Na kontynencie amerykańskim coraz to nowi członkowie naszej cerkwi włączeni są właśnie do łona świętego prawosławia. Na kontynencie afrykańskim patriarchat aleksandryjski ciągle otwiera nowe diecezje, nowe parafie, ale zachodnia Europa. Pojawiają się nowe parafie, jak we Francji, w Niemczech. Prawosławie jest tą światłością ze wschodu, która daje świadectwo swojej duchowości, a jednocześnie daje gwarancję dla człowieka na wieczne zbawienie. My w Polsce, jako Cerkiew Prawosławna, przeszliśmy historyczny czas wielkich doświadczeń. Przed II wojną światową potencjał Kościoła Prawosławnego w II Rzeczypospolitej szacował się na około 7 milionów wyznawców. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna jest spuścizną tej tradycji, liczy około 500 tysięcy wyznawców. Pojawia się u nas nowa migracja ze wschodu. Błogosławien Bóg nasz, wsiegda, nyni i prysno, i w wieki wieków. Amin. Dzisiaj na terenie Podlasia, naszej diecezji, stare monastery ze swoją historią, jak monaster świętego Onufrego w Jabłecznej, jak monaster opieki Matki Bożej w Turkowicach, a także wpisany w panoramę życia Kościoła Prawosławnego monaster świętych sióstr Marfy i Marii na Świętej Górze Grabarce stanowią wielki potencjał i duchowości, i wiary, i naszego dziedzictwa duchowego. I to właśnie prawosławne monastery jako stale żywe centra duchowości i kultury są osnową szlaku śladami wschodniosłowiańskiej tradycji.